Piersi z kurczaka kroimy w kostkę po boku około 2 cm. Ostrą węgierską paprykową kiełbasę obraną z flaka kroimy na talarki. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju. Wrzucamy plasterki kiełbasy i obsmażamy jakieś 5 minut. Przesmażoną kiełbasę dodajemy do wrzącego bulionu. Na pozostałe po smażeniu kiełbasy tłuszcz wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę. Dodajemy suchą papryczkę chili i przesmażamy jakieś 2-3 minuty. Następnie dodajemy mięso z kurczaka i smażymy, aż się zarumieni. Następnie wszystko dodajemy do reszty zupy. Następnie dodajemy ziemniaki, pokrojoną w paski czerwoną paprykę i gotujemy jeszcze około 10 minut. Następnie dodajemy przecier ze smażonej papryki, łyżkę koncentratu pomidorowego . Doprawiamy wedle uznania z solą, pieprzem oraz czerwoną papryką. Na koniec śmietany rozprowadzamy wywarem z zupy. Dolewamy do reszty i za chwilę będziemy mogli podawać. I gotowe! Smacznego!